Manko, witamy na kolejnej wyprawie. Tym razem w Górach Bystrzyckich. I sami we dwójkę dzisiaj. Pada od wczoraj, ale powinniśmy dać radę. No, teraz przestało padać, nawet troszeczkę słońca jest. I co, idziemy do chatki pod miejscowością Spalona. W Górach Bystrzyckich. Zostajemy do jutra. Jak nasze dzieciaki będą chodziły w naszym wieku. Do przejścia około 2,5 km. Las nasiąknięty wodą, jak widać. Padało od wczoraj rana. Jeszcze dziś rano padało i w południe. A teraz co? Gdzieś jest 15:30, wyszliśmy około 15 z parkingu. No ale nie pada. Nawet było przebicia słońca, ale z drewnem to będzie jedna wielka zagadka. Czy się znajdzie jakieś na rozpoczęcie, na rozpalenie. No i trzeba znaleźć brzozę. Troszkę kory pozrywać na rozpałkę. Bez tego będzie ciężko. Droga robi się coraz ciekawsza, zobacz. Co z przodu. Kilometr. Już buty usmolone całe, ale jeszcze z tym trzeba było liczyć. Bagienko się zaczyna. Ale mokro. Same bagna. I co? Idziemy po drewno, bo jest mało. A całą noc najlepiej jakby się paliło w kominku. Ten kominek to w ogóle na słowo honoru działa. Okazało się, że jest tutaj para. Chłopak z dziewczyną, którzy śpią tu od wczoraj. Przyszliśmy, nie było nikogo, ale oni doszli. I śpią dzisiaj drugą noc. Są z Poznania. No i co? Śpimy w czwórkę. My idziemy na górę, a oni na dole. Ale trzeba trochę drewna nazbierać, żeby to się paliło do rana. A trzeba ogień pilnować na dworze, a i w środku trzeba zapalić w piecu. Już dziabnęliśmy po jednej kolejce, tak? Tak. Daniel, kurde, za dużo telewizji się oglądał. Zobaczcie, kurwa, maseczka na uszach. Ja pierdolę, na środku lasu w maseczce. Weź jeszcze se na nos. Weź jeszcze se na nos załóż. się zarazi. Thank you.
nie? O, nie wiem. Co ci zaszło tego? Żyjesz? Jak to idzie? Ja nie widziałem, że tak stromo tam tego strumyka jest. A no jest. Dobra, panie, się do boku. Chyba w czwórkę nie będziemy spać, bo w oddali idą dwie latarki, to chyba dwie osoby dodatkowe. Także będzie nas szóstka. Zagadka, kto idzie. Znajomy poznany chwilę wcześniej. Kto tam idzie? Zboczenie, z czego może chcieć? Może ze mnie chcieć. Doszliście? Tak, hej. Hej. No, witam. Cześć. Cześć. Ile tam was idzie? Dwójka? Dwójka. Tak. To spoko, to jest nas szóstka. Paweł. Adam. Cześć, miło się. Daniel. To widzę, same parki Daniel. Przychodzą, tylko my. Cześć, Daniel, miło mi. Tylko my, gejosko. No i spoko, jest nas sześć. Dwie dziewczyny, czterech facetów. Biesiadujemy dalej. Bimbra zabraknie. Zabrali mi refundację na leki, kurwa, nie mogłem skończyć szkoły, wiesz. Mówisz, nie masz leków, masz... Daniel, opowieści? Kurwa, wiesz, no chłopiec, więc latasz po ścianach. Z ręką? Gorzej mu zależą niż Elina. Co tam jeszcze? Kurwa świeci. 21. Pijemy. Bimber się skończył. Trzeba sobie radzić bez alkoholu. O, no to dzień dobry. 8 rano, pora wstawać, mała toaleta przy strumyku, wszyscy wstali, prawie wszyscy, pora zapalić jakieś ognicho, zrobić sobie kawkę, herbatkę, śniadanko zrobić. Jakoś rozpalić ogień trzeba znowu na tym mokrym drewnie. I co? I tak do południa zleci czas i się pomału trzeba będzie zbierać. Noc była rześka. Chociaż spałem w krótkim rękawku w śpiworze. To w pół do piątej się obudziłem, że jednak trzeba było założyć dodatkową bluzę na siebie. No i tak, poza tym noc była spokojna. Oprócz tego, że Daniela obudziła mysza grasująca w reklamówce i nie dała spać dalej. Mówię mu, złap sobie ją, weź ją ze sobą. Uciekła. Dobra, idziemy na śniadanie. Daniel jest tak zdesperowany rano, głodny, że nawet smaży tą kiełbasę na plastiku. Czarna jak kuj, ale się zje. No ale się zje, tak? Tak zdesperowany i głodny jest. Mówi, nigdy nie umiał tak rano głodny. On nie będzie suchego prowiantu jadł, on musi zjeść coś treściwego. Jaka czarna kiełbasa. To widzę właśnie. Takiej nie widziałem. Co głód robić człowieka, co? Na plastiku smażyć kiełbasę. Stary warzelan. Dobra, pakujemy się. I do wyjścia. Ostatnia czynność. Tradycja już. Tych wszystkich wypraw. Daniel, zanim pójdzie do domu, musi. Widać, co w ręce niesie. Ale... Co teraz nim kieruje w głowie, żeby iść akurat w tym kierunku, a nie innym?
Są cztery kierunki świata. Akurat idzie tutaj. Na południe, w stronę Czech. Szuka sobie miejsca, kurwa, do wysrania. No, mówi, że tam będzie dobrze. Czy jeszcze? Przygotowany papier ma? No, znalazł sobie miejsce. Tam będzie dobrze? Taki powrót nas nastał, bagnisty. A to, proszę, zbieramy po drodze w lesie nie tylko grzyby, ale i rzeczy, i śmieci po polskich czubkach, proszę. Wyborowa, o, prosty przykład. Idziemy, jest puszka. Kurwa, po rybce. Ja pierdolę, jak tak można? Co, zbieramy, przecież to nie będzie leżeć całe pół roku dalej. Jak to się stało, że ja tego nie nagrałem? Idziesz i się nagle ze śmieciami wywaliłeś? Kurwa mać. A gdzie okulary? Tutaj. Ale żebym się wypierdolił. Ja tylko słyszę łubudu. O co, ty się zahaczyłeś? Ale o co? O gałązkę. Na, może na nie nadepłeć, ona śliska. Tak, kurwa. Ale dobra, to zostaw te śmieci. Jak Janusz się zachowaj, typowy. Potłuk wszystko, mi się zachciało iść do lasu grzyby szukać. Jak to się stało, że ja tego nie nagrałem? Idziesz i się nagle ze śmieciami wywaliłeś? Kurwa mać. A gdzie okulary? Tutaj. Ale żebym się wypierdolił. Ja tylko słyszę łubudu. O co, ty się zahaczyłeś? Ale o co? O gałązkę. Na, może na nie nadepłeć, ona śliska. Tak, kurwa. Dobra, to zostaw te śmieci. Jak Janusz się zachowaj, typowy. Potłuk wszystko. Mi się zachciało iść do lasu grzyby szukać. Po pas. Aleś nakopcił szyszą z tyłu.